Tusk ugina się pod presją rolników, choć nie do końca. Komisja Europejska uważa, że polski dług w stosunku do PKB wystrzeli. Biedronka mówiła, że nie podniesie cen po podwyżce VAT-u. Jak jest, zostało to sprawdzone. Między innymi o tych tematach porozmawiamy dzisiaj w najważniejszych informacjach tygodnia. Ja nazywam się Konrad Książak, tutaj akurat nic się nie zmieniło, a partnerem odcinka jest firma XTB, którą zresztą widzisz w tym momencie w górnym rogu. XTB, w której ja mam konto, jeżeli kupujesz tak jak ja akcje lub ETF-y, to do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro prowizja w XTB wynosi 0%. Jeżeli nie wiesz w jaki sposób kupić, sprzedać pierwsze akcje, założyć konto, to na końcu tego odcinka będzie odnośnik do filmu, w którym dokładnie pokazuję w jaki sposób to zrobić. I jeszcze jedno ogłoszenie duszpasterskie zanim zaczniemy. Do poniedziałku można dołączyć do naszej zamkniętej społeczności inwestorów. Do poniedziałku, do końca poniedziałku można dołączyć do naszej zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie wymieniamy się spostrzeżeniami odnośnie inwestycji. Też Opisuje raporty finansowe spółek, pokazuje w jaki sposób ja inwestuję, na co ja zwracam uwagę, co jest dla mnie ważne. Czy z czasem troszeczkę kłócimy się odnośnie spółek, czy jakaś spółka jest ciekawa, czy nie. To też daje mi się, że taki bardzo szeroki ogląd na każdą konkretną, konkretną spółkę. Są też dodatkowe filmy o spółkach, konkretnie z waszych komentarzy, razem z opisem. Myślę, że warto dołączyć, zobaczyć jak to wygląda od środka. A my zaczynamy, a zaczynamy od kredytów hipotecznych. Popyt na kredyty hipoteczne wciąż jest wyższy rok do roku. No chociaż z czasów bezpiecznego kredytu 2%, no dużo nam brakuje. Indeks popytu na kredyty mieszkaniowe wciąż wyższy rok do roku i tutaj dynamika wartości wnioskowanych kredytów prawie 70%, 68,7. Biorąc pod uwagę marzec 2024 roku, mówimy o tym, że o kredyt mieszkaniowy wnioskowało prawie 30 tysięcy osób, 29,66 tysięcy. W porównaniu do 22,22 tysiąca ,22 rok wcześniej wzrost o 33%. I procent W lutym 2024 roku też było to mniej osób. Liczba osób wnioskujących w marcu wzrosła o 11,3%. Ja przypomnę, że biorąc pod uwagę grudzień, czyli stopa, czyli te najlepsze miesiące, pod względem bezpiecznego kredytu 2%, tam tych wniosków było nawet ponad 40 tysięcy, więc tutaj bardzo dużo nam brakuje, ale rok do roku jest lepiej. Tylko przypomnę o jednej dosyć istotnej rzeczy. Na początku tego 2023 roku mieliśmy do czynienia z tym, że wiedzieliśmy, że będzie bezpieczny kredyt 2%, więc też część osób, które no, mogły być beneficjentami tego kredytu, wstrzymywała się z decyzjami, więc tutaj też ta baza porównawcza jest troszeczkę zakrzywiona. Tutaj mówi się o tym, że popyt, co było do przewidzenia, wyhamował po zakończeniu właśnie przyjmowania. Wniosków o BK2% pomimo obaw nie spadł do poziomu sprzed uruchomienia programu. No, ale też tutaj mówimy o tym, że wtedy oprócz tego, o czym wcześniej po powiedziałem, była wysoka inflacja, więc też ta zdolność kredytowa była bardzo, była bardzo niska. No, ciekawe, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi właśnie o wynajem mieszkań. No, bo podejrzewam, że biorąc pod uwagę dużą część osób, które kupuje te mieszkania, bierze pod uwagę to, że będzie te mieszkania wynajmować. No, biorąc pod uwagę ten rynek najmu sytuacja powoli zaczyna się odwracać. W lutym stawki najmu spadły w 14 z 17 badanych miast. Oczywiście to jest jeszcze za wcześnie, żeby wyciągać jakiekolwiek takie długoterminowe wnioski, no ale myślę, że warto interesować się sytuacją, warto obserwować, jak to będzie w kolejnych, w kolejnych miesiącach. No i oczywiście tutaj mówimy o tym, że duża część mieszkań była kupowanych na inwestycje, zwłaszcza w latach 2020-2021, ale w tym momencie też wiele osób właśnie kupuje to pod pod, pod inwestycje. No i spadki stawek najmu pojawiły się w 14 miastach. Zauważmy, że biorąc pod uwagę luty w porównaniu do stycznia, najmocniej spadły koszty najmu w Częstochowie, Radomiu i, i Toruniu. Patrząc na rentowność inwestycji netto, gdy mieszkanie jest wynajęte przez 12 miesięcy, no ta średnia rentowność to okolice 5%. Tutaj są miasta, nawet Kraków, gdzie to jest poniżej 4%. Tutaj mamy też podany odpowiednik oprocentowania brutto dla lokaty bankowej. To nie chodzi o to, że są takie lokaty na rynku, tylko chodzi o to, że jaka lokata musiałaby być, żeby taka rentowność, w, znaczy, żeby rentowności były, były porównywalne. Więc tutaj widzimy, że no te rentowności wcale nie są jakieś, jakieś bardzo, bardzo duże, patrząc właśnie na najem. Koszty najmu są wciąż wyższe. Niż przed, niż przed rokiem. Zmiany rocznie przeważnie nie są jednak zbyt duże. No i pytanie: czy to jest początek trendu spadkowego, czy jednak nie? Mieliśmy już przypadek września, gdzie, października, gdzie były te spadki, ale ostatecznie nie przełożyło się to na, taki, na zmianę, zmianę trendu. Więc tutaj ciężko jednoznacznie stwierdzić. W każdym razie, faktem jest, że coraz więcej osób kupuje mieszkania na wynajem. No a to też oznacza, że te, tych mieszkań jest po prostu coraz więcej. W 23 roku 35% transakcji to było kupowanie mieszkań w celach. Inwestycyjnych. Tylko tutaj trzeba uczciwie, y, uczciwie y, przyznać, że jeszcze do tego no, należy jednak dołożyć wzrost cen mieszkań w czasie. Tak? Także, jeżeli ktoś na przykład 3-4 lata kupował mieszkanie, 3-4 lata temu kupował mieszkanie, to ten jego, jego rentowność może być po pierwsze wyższa, po drugie, zwrot z inwestycji, biorąc pod uwagę sam wzrost cen mieszkań, może być istotny. Wartość mieszkania kupionego 4 lata temu w Krakowie wzrosła o prawie 80%, w 60%, Warszawa też prawie 60%. No, ale tych mieszkań na wynajem pojawia się coraz więcej. Pytanie, czy inwestowanie w tym momencie w mieszkanie na wynajem to jest rzeczywiście dobry plan. Komisja Europejska bierze się za chińskich producentów fotowoltaiki, i to myślę, że może być bardzo istotna zmiana w podejściu Komisji Europejskiej właśnie do Chin. Bruksela wszczęła postępowania wobec chińskich producentów fotowoltaiki. Na razie zbada dwie powiązane z Chinami firmy, które biorą udział w przetargu w Rumunii. Tutaj jedną z tych firm jest notowana na giełdzie w Hongkongu Longi Green Energy, która jest największym na świecie producentem paneli fotowoltaicznych, więc tutaj mówimy o, dużej, o dużym przedsiębiorstwie. No i zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorstwa są zobowiązane do zgłaszania swoich przetargów na zamówienie publiczne Unii, gdy ich wartość przekracza 200 milionów, 52 250 milionów euro. Firma w ciągu ostatnich 4, 3 lat otrzymała co najmniej 4 miliony euro wsparcia z co najmniej jednego państwa spoza Unii, Unii Europejskiej. No i tutaj mówimy o tym, że firma, ta jedna z największych firm i też druga firm wzięły udział w przetargu w Rumunii na budowę parku fotowoltaicznego o mocy 110 MW. Częściowo to ma być finansowane z unijnego funduszu modernizacyjnego i tutaj będą pewne dochodzenia, ale pytanie czy to nie jest tak naprawdę początek jakiejś próby walki z Chinami? No bo myślę, że nie zaskoczy absolutnie tutaj nikogo, jeżeli powiem, że no takie na przykład Niemcy mają bardzo dużo do powiedzenia w Unii Europejskiej, też w Komisji, w komisji Europejskiej. No to jest częsty taki zarzut, że te duże państwa mogą bardzo mocno wpływać na różne organia Unii, a te mniejsze, jak na przykład Polska, takiej mocy, takiej mocy nie mają. No myślę, że w tej opinii jest dosyć dużo prawdy, no nie mogę powiedzieć, że to jest jednoznacznie fakt. No ze względu na to, że musiałbym podać twarde dane odnośnie, odnośnie tego, ale wydaje się, że dużo prawdy w tym może być. No i pytanie, czy to, to postępowanie nie jest jakby początkiem próby. Naprawy niemieckiego przemysłu, bo wszyscy wiemy o tym, że niemiecki przemysł w tym momencie jest w zapaści, a fotowoltaika z Chin zalewa Europę. Stary kontynent jest zalewany przez fotowoltaikę z Chin, która stanowi 96% importu do Unii Europejskiej. Produkcja paneli w Europie to niespełna 1% udziału w całej światowej produkcji. Biorąc pod uwagę raport z 2023 roku fotowoltaikę na świecie zdominowały Chiny, które od kilku lat są liderem w produkcji energii i też. W samych panelach fotowoltaicznych. Według danych za 2022 rok, Chiny odpowiadały za produkcję 78% paneli na całym świecie. Drugi był Wietnam, to jest myślę, że interesująca ciekawostka 6,5%. Udział Europy w światowej produkcji 0,6%. No i też, biorąc pod uwagę 2022 rok, państwa Unii zaimportowały spoza Unii panele o łącznej wartości 22,5 miliarda euro. A eksport paneli z Unii to był niecały 1 miliard euro. No więc tutaj można powiedzieć, że jest o co, jest o co walczyć. 96% zaimportowanych paneli, właśnie pochodzi z Chin. No, oczywiście, to uderza dosyć mocno, chociażby w niemiecką gospodarkę. Tutaj też, biorąc pod uwagę ten zalew tych paneli chińskich, to też no, daje, daje argument do tego, żeby te ceny paneli spadały. I rzeczywiście, biorąc pod uwagę ceny paneli, one cały czas spadają. Tu nie ma jakiegoś mocniejszego zatrzymania. Przez ostatni rok mamy Cały czas mamy cały czas spadki kilkuprocentowe, ale jednak, ale jednak spadki. No i to też oznacza, że produkcja paneli w Europie, no w dużej mierze w Niemczech, może nie do końca być opłacalna, to to się na pewno Niemcom nie podoba, więc pytanie, czy nie będzie jakichś kolejnych ruchów ze strony Komisji Europejskiej. Niemcy potrafią walczyć o swoje tutaj można powiedzieć, że biorąc pod uwagę przepisy są pisane, ale z drugiej strony, jeżeli Niemcy muszą coś wprowadzić, to i tak wprowadzą. No bo biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę ostatnie przepisy, no to traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi nam o tym, że wspólnota zakazuje nieuczciwej konkurencji na swym obszarze, zabroniona jest wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji przez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub niektórym towarom, więc tutaj produkcji niektórych towarów, więc wygląda to no, bardzo jasno, no ale jeżeli chodzi jeśli chodzi o Niemcy, no to mamy do czynienia z tym, że 11 marca Robert Habeck zademonstrował, jak się ma, ta, ma te przepisy do praktyki. Niemiecki minister gospodarki, ochrony klimatu przekazał mediom, iż od następnego dnia rusza taki program, dzięki któremu zapewniamy miejsca pracy, konkurencyjność oraz chronimy klimat. I o co tutaj, o co tutaj chodzi? Będzie taki nowy instrument ekonomiczny: Węglowy Kontrakt Różnicowy, czyli firmy przemysłowe z branż emitujących dużo gazów cieplarnianych, hut, cementownie, zakłady chemiczne, papierniczy startują w, w sp specjalnych aukcjach. Przedsiębiorstwa pre prezentują. Plany takiej modernizacji technologicznej w procesie produkcji, która umożliwi im redukcję emisji gazów, gazów cieplarnianych. No i rząd Niemiec kontraktuje to na specjalną dotację. No i teraz pytanie: Czy Komisja Europejska powie, hej, zaraz, zaraz, no to zakłóca te nasze przepisy? Otóż nie, bo biorąc pod uwagę Komisję, Komisję Europejską, no tutaj nie ma absolutnie żadnych zastrzeżeń w tym momencie tutaj o tym. O tym nie, nie mówimy. Stojące na straży uczciwej konkurencji w Unii Komisja i dwie komisje w parlamencie Rada Unii Europejskiej, Rada Europejska, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny są zadowolone. Każda z tych instytucji ma traktatowe uprawnienia do dbania o zasady uczciwej konkurencji Unii i żadna nawet nie pisnęła, że coś tu jest nie tak. Więc widzimy, że niektórzy naprawdę potrafią bardzo dobrze walczyć o te swoje, o te swoje cele. Rolnicy wciąż nie odpuszczają i mamy nowe obietnice Donalda Tuska, ale pytanie, czy te obietnice przełożą się na realne działania, czy jednak nie do końca? Donald Tusk mówi ostro o zablokowaniu granicy, mówi, że nie pozwoli na to nikomu, ale będziemy robili wszystko, by tranzyt z Ukrainy nie rozsypał się po drodze w Polsce, więc to, to teoretycznie powinno uspokoić rolników. Tak powiedział w środę premier Donald, Donald Tusk i udało mu się przekonać Unię, by za rok wrócić do zasad handlu z Ukrainą sprzed wojny, czyli mówi, że musimy przetrwać ten rok. Pytanie, czy to nie jest troszeczkę gra na czas? Wydaje mi się, że rolnicy nie tego oczekiwali, to znaczy oczekują nie słów, a czynów, a tutaj mamy słowa, że słuchajcie, no dobra, jest jeszcze ciężko, ale już za rok będzie, będzie dobrze, już wrócimy do tych starych zasad. No, wydaje mi się, że rolnicy na to nie pójdą i nie będą zadowoleni. Donald Tusk też mówił o tym, że jeżeli rozmawia z rolnikami, to słyszy, że rolnicy nie chcą pieniędzy, tylko chcą tego, żeby Ukraina została zablokowana, a konkretnie produkty, które wjeżdżają do Polski, te, które zostały wyprodukowane przy niższych kosztach. No bo nie mamy różnych obostrzeń w stosunku do tych produktów przy produkcji, jakie są w Unii Europejskiej, no żeby te produkty po prostu nie wjeżdżały. No ale Tusk mówi jednoznacznie: nie będę za wystąpieniem Polski z Unii, będę robił wszystko, żeby Polska była jak najsilniejsza w Unii, a nie poza nią. Nie będę tym, który wbije nóż w plecy Ukrainie czyli takie no zdecydowane, zdecydowane słowa. No i tutaj mówił, że mam za sobą dobre 100 godzin rozmów z rolnikami, słyszę każdego dnia zablokować granice z Ukrainą i ja nie zablokuję granicy w sytuacji, w której w ciągu tych miesięcy rozstrzyga się, rozstrzygają się losy z Ukrainy. Ale jeśli chodzi o konkurencję zboża, to coś robię. Doprowadziliśmy w Unii do tego, że tak zwane ATM, te specjalne środki handlowe dla Ukrainy, że w czerwcu będziemy mogli legalnie zgłosić do komisji embargo na wszystkie produkty żywnościowe rolne z Ukrainy i... A i tak zachowaliśmy ambargo, które w akcie rozpaczy tuż przed wyborami nałożył Morawiecki. No zobaczymy, czy rzeczywiście w czerwcu, w czerwcu to, to złożą. No mówi, że należy przetrzymać ten, ten rok. No i żeby robią wszystko, żeby tranzyt nie rozsypał się po drodze. W 2025 roku już ten problem ma się skończyć. Czy rzeczywiście tak będzie? Zobaczymy. No w tym momencie, patrząc na ukraiński eksport zbóż w kwietniu, jest wyższy niż w ubiegłym roku. Według Państwowej Służby Celnej do 3 kwietnia od początku sezonu wyeksportowali 35,4 miliona ton zbóż i roślin bobowatych, z czego w tym miesiącu 555 tysięcy. W tym samym dniu ubiegłego roku 38 milionów, ale w kwietniu to było tylko 71 tysięcy ton. Więc tutaj widzimy, no, że są pewne różnice, a rolnicy troszeczkę zmieniają swoje protesty. Te protesty już nie będą tak mocno y, uciążliwe dla kierowców, tylko bardziej będą szli pod biura posłów i senatorów. I tam będą uprzykrzali im życie. Myślę, że naprawdę bardzo interesujący, interesujący plan. W czwartek, 4 kwietnia no, rolnicy już zablokowali biura rządzących posłów, senatorów i europosłów. Ciekawe, czy podeszli też do pani Sylwii Spurek. Myślę, że to jest dosyć interesujące. Obecnie finanse Polski nie są wcale w złym stanie, biorąc pod uwagę średnią Unii Europejskiej, ale z drugiej strony Komisja Europejska ostrzega nas, że nasz dług publiczny może mocno rosnąć. Finanse publiczne nadal są zdrowe, ale niedługo może się to zmienić. Polski dług publiczny w relacji do PKB wyniósł niecały 50%, czyli to jest na tle Unii Europejskiej naprawdę dobry wynik 49,6% na koniec 2023 roku, o 0,4% punkta procentowego więcej niż na koniec 2022, ale 7,6 punkta procentowego mniej w stosunku do 2020, 2020 roku. Jednak tutaj, biorąc pod uwagę, jeżeli w najbliższych latach czeka nas wzrost długu z pod wpływem utrzymania dużego deficytu i wysokie stopy procentowe dalej z nami pozostaną, to nawet mocny wzrost gospodarczy nie będzie sprawiać, że dług zostanie utrzymany w ryzach. No i tutaj może być pewien problem, biorąc właśnie pod uwagę ten dług. Przypomnę, że ten taki rekordowy wskaźnik 57,2% PKB, teraz mamy no, dużo niższy, niższy ten dług, ale pytanie jak to będzie w następnych latach, bo Komisja Europejska ostrzega, że może być w Polsce eksplozja długu. W ciągu najbliższych 10 lat dług publiczny polski wzrośnie do prawie 8%. 80%, więc tutaj mówimy o naprawdę bardzo mocnych bardzo mocnych wzrostach. Komisja Europejska opublikowała taki dokument, w którym pokazuje, jak będzie się zwiększało zadłużenie poszczególnych państw w nadchodzących, nadchodzących latach. No i ta prognoza Komisji ma trzy założenia. Wysoki wyjściowy poziom deficytu, niski wzrost PKB i wysokie stopy procentowe. I właśnie mówią o, mówi Komisja Europejska o tym, że te czynniki będą powodowały, że ten dług netto, znaczy dług w stosunku do PKB będzie rósł. Patrząc na ten konkretny dokument, zauważmy, w tym, w tym momencie za 23 rok on zakładał 50,9% ten, ten dług. Ale już w 1934 to ma być 77,1. Zauważmy, że od tego 23 my mamy wejść na ścieżkę sukcesywnego zwiększania tego długu w stosunku do PKB. Dług publiczny no sam nominalnie na ten 24 rok ma się zwiększyć. Podejrzewam, że nawet jeżeli będzie mocny wzrost gospodarczy, to i tak ten dług netto w stosunku do PKB się zwiększy. Ale te, te wzrosty tutaj są proponowane. Estymacja, która jest przeprowadzona, no, mówi nam o naprawdę bardzo potężnych wzrostach. Oczywiście, no, patrząc na inne kraje, tam też będą, będzie ten dług rósł zazwyczaj. Zauważmy, 24 w porównaniu do 34. No, zazwyczaj mamy wzrosty tego długu, ale nie tak mocno jak w Polsce, tylko Polska, Rumunia, Słowacja. Tu mamy tak bardzo mocny ten wzrost. W innych krajach takiego dużego wzrostu, takiego dużego wzrostu nie ma, patrząc na to, jak to będzie w najbliższych latach. To chociaż też trzeba przyznać, że są kraje dużo bardziej zadłużone, które będą dużo bardziej zadłużone w tym 34 roku. To jest taki sygnał ostrzegawczy. My pamiętajmy o tym, że to jest bardzo długoterminowa prognoza. Ona się naprawdę może zmienić. Ja bym uważał na, na to, żeby przyjmować zapewnie takie długoterminowe, wieloletnie prognozy. Bardzo, bardzo dużo może się tam zmienić i o tym trzeba sobie jasno powiedzieć. Jeżeli chodzi o te. Prognozy Komisji Europejskiej, no to mówią o tym, że zmieniające się otoczenie globalne wpływ, wpłynie niekorzystnie na wszystkie kluczowe parametry decydujące o tempie przyrostu długu. Czyli, najpierw, wzrost gospodarczy. Mówi się, że ten wzrost gospodarczy nie będzie już aż tak wysoki jak do tej pory, wyższa inflacja i wyższy poziom stóp procentowych wyższe też inne koszty obsługi zadłużenia, no i też dużo wyższe zakładane deficyty pierwotne, różnica dochodów wydatków bez uwzględnienia kosztu obsługi i długu, no tutaj mamy wydatki na obronność też wydatki na transformację energetyczną, które muszą przyspieszyć w tym momencie i które będą bardzo istotne w tych najbliższych najbliższych latach, ale ja bym jeszcze raz mówię spokojnie do tego podchodził, no bo biorąc pod uwagę te inwestycje jeżeli one będą myślę, że robione z głową, to one mogą też w terminie dawać odpowiednie, odpowiednie zwroty, zwłaszcza jeżeli mówimy o tym, że będą to inwestycje chociażby w zieloną energię, która też może się tutaj, może się tutaj rozwijać, więc brałbym, patrzyłbym bardziej na, ten, na tę estymację jak na taki sygnał ostrzegawczy, ale z drugiej strony myślę, że jesteśmy w stanie bardzo mocno zmienić ten scenariusz, jeżeli oczywiście będziemy się w odpowiednim tempie rozwijać. Temat fliperów w tym momencie jest grzany chyba przez wszystkie partie. No, w dużej mierze ze względu na to, że mamy do czynienia z wyborami. Co prawda samorządowe, ale też są też istotne. I biorąc pod uwagę jakieś propozycje odnośnie fliperów, lewica zaprezentowała swoją. Lewica chce dodatkowego podatku dla fliperów podatek PCC, który no, płacimy właśnie przy okazji okazji kupna mieszkania ma być wyższy dla fliperów i fliperze mają zapłacić od 3 do 5%, a kupujący od fliperów od 4 do 10%. O co tutaj dokładnie chodzi? Projekt zakłada wprowadzenie nowych stawek dla fliperów, którzy kupują kolejne mieszkanie w okresie 5 lat od końca roku, w którym kupili pierwsze mieszkanie. 3% w przypadku zakupu trzeciego, 4% w czwartym, 5% w piątym. Ale też tutaj mówimy o tym, że taki podatek będzie dla tych, którzy kupują takie mieszkanie od flipera. A skąd będziemy wiedzieć, że to jest fliper? No kupujący ma składać przed notariuszem oświadczenie o liczbie zawartych umów w okresie 5 lat. Tak, czyli będziemy notarialnie wiedzieli, czy ktoś jest fliperem czy czy nie, no według tej definicji oczywiście. Jeżeli ktoś kupuje od takiego flipera, to ma być to Podatek 10% w przypadku sprzedaży przed upływem roku od zakupu. Tak więc jeżeli kupujemy mieszkanie za 500 tysięcy 50 tysięcy podatku, naprawdę bardzo wysoki. 6% przed upływem dwóch lat, ale powyżej od zakupu, ale powyżej roku, 4% przed upływem 3 lat od zakupu, ale powyżej dwóch, ale powyżej dwóch dwóch lat. No więc tutaj mówimy o tym, że będzie to wszystko potwierdzone notarialnie. Wydaje mi się, że no są możliwości obejścia tego, to znaczy podejrzewam, że Filiperzy teraz będą, jeżeli to by weszło, tak, no to kupowaliby te mieszkania na żony, na matki, ojców, babcie, dziadków, wujków, kuzynów, tej dzieci i tak dalej, tak dalej. Szukaliby osoby, na które można będzie kupić to mieszkanie po to, żeby tego podatku, podatku uniknąć. Wydaje mi się, że coś takiego może mieć, może mieć miejsce. No pytanie też, czy to jest optymalny sposób na to, żeby te ceny spadły. Bo pytanie, czy fliperze po prostu nie będą tych cen właśnie ze względu na ten podatek podnosić, tego, tego nie wiemy. No i też warto zastanowić się, czy projektowana ustawa nie powinna wprowadzać limitu i jedynie szybkiej odsprzedaży w ciągu na przykład 5 lat. Bo może być tak, że no taka zwykła osoba zostanie tym dotknięta, no bo na przykład z przyczyn losowych muszę sprzedać takie mieszkanie, nie jestem fliperem. No i w razie takiej wymuszonej przez okoliczności szybkiej odsprzedaży, prawdopodobnie musiałem odpowiednio obniżyć cenę, tak aby skompensowała nabywcy konieczność zapłacenia wyższego, wyższego PCC. Tutaj yy, mówi pan. Mówi pan PriceNar, czyli ekspert portalu rynekpierwotny.pl. I rzeczywiście, no, może coś, takiego, może coś takiego być, chociaż z drugiej strony są też inne propozycje, mogą być inne propozycje, które już działają. Chociażby w Kanadzie mamy taką, taką propozycję, no, bo jak mówię. To, co Lewica proponuje, może uderzać w przypadku właśnie ludzi, gdzie jest na przykład sytuacja rozwodowa, sprawa spadkowa, ciężkie zachorowanie, trzeba mieć szybko kasę na, na leczenie. Ja wiem, że to są wyjątkowe sytuacje tak? i zdecydowana większość takich sprzedaży to są typowe przez fliperów, a nie ze względu na to, że jest jakaś sytuacja losowa. No, ale są też właśnie inne formy opodatkowania, które mogą... Też, też podziałać jakby pozytywnie na ten rynek. No i tutaj pan Preissner mówi o tym, że lepszym kierunkiem jest podatek od zysków, tak jak w przypadku podatku belki. Przy czym jest to jedno ważne zastrzeżenie, by przy konstrukcji podatku od zysków ze sprzedaży mieszkań nie można było odliczać kosztów, czyli podatek powinien być płacony wyłącznie od różnicy między zakupem a sprzedażą, by nie dawało się manipulować kosztami, czyli jakimiś remontami i tak dalej. I tutaj yy, mówi, mówi to Adam Czerniak. Takie rozwiązanie w kierunku opodatkowania dochodów z flippingu wprowadziła Kanada, która boryka się z tym, z tym problemem. Yy, więc może być też między innymi chociażby, chociażby taki kierunek. Tutaj te pomysły są różne. Zobaczymy, czy inne partie coś też zaproponują. A na koniec ciekawostka. Słyszeliśmy o tym, że duże sieci handlowe nie będą podwyższały cen produktów, ze względu na to, że od kwietnia VAT na żywność wraca do poziomu 5%. Czy rzeczywiście tak jest? Biedronka obiecała, że nie podwyższy cen po zmianach VAT-u. No, jak to w tym momencie wygląda? Tutaj redaktorka faktu to sprawdziła. Na paragonach jest napisane, że rzeczywiście tego nie, nie zrobiliśmy. A jak to wygląda w praktyce? No, na przykład, jeżeli chodzi o masło, przy zakupie trzech sztuk płaciło się 2,85 za kostkę. W tym momencie, po świętach, promocja jest taka sama, tylko cena inna. Kupując trzy masła trzeba zapłacić 3,33 za jedno. Cena regularna się nie zmieniła. Tydzień temu, czyli przed kwietniem, i teraz kosztka masła 5,99. No i biorąc pod uwagę inne, inne produkty, no też mamy do czynienia z tym, że przed świętami, np. za kilogram ziemniaków złoty 49, zł, cena regularna 2,99, po świętach cena złoty 59, zł. ale cena regularna się nie zmieniła i wydaje mi się, że Biedronka robi taki myk, to znaczy wcześniej mieliśmy promocję, i teraz dalej mamy promocję, ale sama cena regularna w ogóle się nie zmieniła i tutaj mamy no, dużo takich właśnie różnych e, różnych produktów, gdzie widzimy właśnie złoty 59, wcześniej było złoty, e, złoty 49 wcześniej to było 50% taniej, teraz jest 46% taniej i mimo tego, że wcześniej było to złoty właśnie 50 teraz jest złoty 60, ale ta cena regularna sama się nie zmieniła i właśnie mamy wiele takich produktów, tu mamy 65% taniej, tu mamy 1 plus 1 gratis w, finalnie w tym momencie wychodzimy, wychodzimy gorzej, więc widzimy, że no, biorąc pod uwagę zapowiedzi jedno, a te różnego rodzaju próby zmian cen, no jednak drugie, no bo biorąc pod uwagę ceny regularne, ok, one się rzeczywiście nie zmieniły, ale biorąc pod uwagę ceny promocyjne, które no, bardzo często były w Biedronce, jednak mamy do czynienia z tym, że duża część właśnie się zmieniła. Jeszcze jedna rzecz odnośnie Biedronki. Tutaj niektórzy stwierdzą, że się bardzo mocno czepiam, ale moim zdaniem no warto takie rzeczy naświetlać. To znaczy Biedronka dała taką promocję odnośnie voucherów i wielki jest napis zakupy gratis. I właśnie mi to się bardzo nie podoba, że bardzo często mamy jakieś takie wielkie banery mówiące zakupy gratis, czy tam nie wiem coś taniej o 70%, a małoludkim druczkiem jest napisane, ale jak kupisz 15 sztuk, staniesz na jednej ręce i zrobisz pompkę, to wtedy będzie będzie taniej, a tak to masz regularną cenę no i tutaj wydaje mi się, że coś takiego właśnie mamy do czynienia z voucherami, no bo mamy informację, że jeżeli zrobisz zakupy za łączną kwotę minimum 500 zł, to otrzymasz 5 voucherów o wartości 100 zł kaszczy. Na kwotę 500 zł łącznie. I to widać tym dużym drukiem. Ale jeżeli zobaczymy na mniejszy druk, dłu, druk no to już tutaj te warunki promocji nie są wcale takie łatwe. Bo tak. Przy zakupie produktów w sklepach stacjonarnych załączną kwotę minimum 500 zł z aplikacją Moja Biedronka. W dniach od 2 kwietnia do 4 kwietnia albo od 4 kwietnia do 6 kwietnia otrzymasz 5 voucherów, każdy po postówce wartość zakupów we wskazanych dniach sumuje się. I teraz tak, powyższe zakupy muszą zawierać minimum 10 różnych produktów. Każdy poszczególny voucher zrealizujesz za zakupy za minimum 249 zł w wyznaczonych, wskazanych na voucherach okresach w miesiącach. Lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień. Podejrzewam, właśnie tu nie ma września, podejrzewam, że wiele osób się na wrzesień nabierze. Vouchery nie są środkiem oczywiście płatniczym, czyli tak, trzeba y, kupić za te 500 zł, dostanie się te 5 voucherów, każdy voucher to jest na inny miesiąc i to ciekawe, to nie jest na cały miesiąc, tylko już jest tutaj no, niewyraźne zdjęcie, ale pokazane, że to jest tylko na kilka dni, tu jest od 22 do 27 do wykorzystania jest ten voucher, czyli tutaj będziemy dostawać vouchery, które są do wykorzystania, Korzystania, ale w odpowiednie miesiące, w odpowiednie, w odpowiednie dni, tutaj trzeba jeszcze do tego zrobić zakupy za minimum 249 zł, a teraz trzeba zrobić zakupy za minimum 500 zł, od 2 do 4, albo od 4 do 6, no tych warunków jest naprawdę dużo i ktoś mówi: słuchaj, czepiasz się, wszystko jest tutaj napisane, tak, wszystko jest tutaj oczywiście, oczywiście napisane, ale moim zdaniem ta komplikacja tego, no nie jest przypadkowa. Napisz mi, co ty sądzisz o tych voucherach z Biedronki i ogólnie o promocjach, jakie dyskonty czasem nam pokazują, właśnie te, o których dzisiaj powiedziałem. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Zapraszam cię jeszcze raz do tego, żebyś zobaczył do opisu filmu, gdzie jest link do dołączenia do naszej zamkniętej grupy na Facebooku. Dzięki bardzo, cześć.